Cześć, tu Jakub, witam Was na planszówkowej solówce na kanale Sologram. Przed nami pizzeria. Jedz i graj! Mała, prosta gra od wydawnictwa nasza księgarnia, które to wydawnictwo jest partnerem dzisiejszego odcinka, za co bardzo dziękuję. Yy, słuchajcie, o co chodzi w grze? Za chwilę z tych oto fajnych kawałków będziemy układać pizzę, będziemy je ciąć na części, każdy gracz będzie wybierał część dla siebie. I decydował, czy kawałki z tej części zjada, dostając punkty za liści bazylii, zgromadzone na takim kawałku, czy też odkłada na później, tworząc zestawy kawałków danego rodzaju. Jak widzicie, różnią się tym, co na tych kawałkach się znajduje. A dodatkowo na dole powiedziane jest, ile takich kawałków znajduje się w grze i ile punktów zdobędzie gracz, który uzbiera tych kawałków danego typu najwięcej spośród wszystkich graczy. Od i całe zasady tej mega skomplikowanej gry, chociaż jeszcze w grze mamy coś, co utrudnia rozgrywkę to tak zwane oferty specjalne. Dzięki nim dochodzą jakieś dodatkowe zasady. Które utrudniają rozgrywkę, urozmaicają ją nieco. Natomiast w przypadku wariantu jednoosobowego tego się nie wykorzystuje. Wariant jednoosobowy dostępny jest do pobrania na stronie wydawnictwa, i ten wariant mówi, że dziś moim przeciwnikiem będzie Jeff, który również będzie zabierał, podkradał kawałki, zjadał, zbierał kolekcje, zbierał sety. Tychże kawałków, no i zobaczymy, kto więcej punktów dziś zdobędzie. Powiedziałem, że to gra prosta, ale zobaczycie, że i dorośli również będą mogli się tutaj fajnie pobawić, czy to ze swoimi dziećmi, czy w gronie innych dorosłych. Dlaczego by nie? E, słuchajcie, co jeszcze chciałem powiedzieć? E, wariant jednoosobowy kazał mi odrzucić kawałki pizzy z numerami 3, 5 i 10. I mam teraz utworzyć 4 stosy po 11 plastrów, a więc odwracamy to wszystko do góry nogami. Mieszamy. A w trakcie hałasowania zaproszę Was do zasubskrybowania kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i zostawcie łapkę. Będzie mi miło. I będę Wam za to wszystko bardzo wdzięczny. 4, 5. 6 7 8 9 10 11. Ważne, żeby się nie pomylić. Raz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Pierwszy stosik gotowy. To wam to damy coś. Eee, ważna rzecz. Nie polecam grać w Pizzerię na Głodniaka, ponieważ w pewnym momencie będziecie mieli ochotę e, zacząć gryźć te tekturową kawałki, bo tak smakowicie wyglądają. Raz 2 3 4 5 6 7 8.

8, 10, 11 i prawidłowo trzy kawałki mi zostały, które muszę odłożyć na bok do pudełka. Nie będą mi na razie potrzebne. No i mamy, słuchajcie, mamy cztery. I teraz tak, wygląda to w ten sposób. W grze jednoosobowej yy, ja zawsze oczywiście, no bo Jeff jego tu fizycznie nie ma, więc on nie jest w stanie tej pizzy ułożyć. więc ja zawsze tę pizzę układam. Ja ją zawsze tnę na kawałki, a Jeff jako pierwszy wybiera. Największy kawałek, który mu wytnę. W przypadku remisu to ja decyduję, który kawałek on wybiera. Bo właśnie fajny jest w tej grze taki właśnie mały, mały zabieg, polegający na tym, że gracz, który rozkłada, który jest pierwszym graczem i który układa pizzę, oczywiście tej kolejności, która tutaj jest, nie możemy zmieniać. Te kawałki się układają dokładnie tak, jak się wylosowały. No i ten gracz, właśnie fajne jest to, że ten gracz. Kiedy potnie już te pizzę na kawałki, to nie zabiera pierwszy wybranego kawałka dla siebie, tylko robi to gracz następny w kolejce. Mm -hmm. A więc trzeba to wszystko sobie tak jakoś w miarę zaplanować. Słuchajcie, przepraszam, bo ona pewnie nie będzie jakaś super okrągła. Z góry to będziecie pewnie widzieć lepiej niż ja. Dobra, ale jest w miarę okrągła. I teraz co? Aha, w grze jest jeszcze taki fajny nożyk. Taki gadżet, który tak naprawdę jest symbolem pierwszego gracza. Eee, już Wam pokażę. Przepraszam za szeleszczenie. Niechże będzie tutaj na stole leżał. No i teraz teoretycznie witnę to. W zależności od ilości graczy pizza tnie się na określoną liczbę takich właśnie kawałków. W przypadku wersji wariantu jednoosobowego muszę podzielić tę pizzę na cztery części. A, dobrze. Pamiętajmy, że Jeff bierze największy. Zrobimy tak. Tu zrobimy jeden. Tu zrobimy drugi. Tu zrobimy. Trzeci. I czwarty. A tak. I teraz tak. On zabiera jako pierwszy. Największy. Mamy trzy największe, a więc to teraz ja zdecyduję, który z nich on zabierze. Mhm. Dobra, zrobimy tak, bo on potem zabierze kolejny. Hmm. Czekajcie, myślę, czy by nie zrobić tego. Nie, no dobrze, ok. E, damy mu. Damy mu to. Damy mu to. A więc umówmy się, że Jeff będzie oznaczony tym, będzie zbierał wszystkie swoje sety z lewej strony. Każdy jest inny, więc układamy je w ten sposób. I teraz chodzi o to, jak będą dochodzić kolejne, to będę wam mówił, co się wydarza. W jaki sposób on będzie decydował o tym, czy dobiera kolejne kawałki i kładzie je tutaj na później odkładając, czy też będzie je po prostu zjadał. Ja wybiorę sobie, bo tak 8-9, pamiętajcie, że bijemy się po prostu w ilość zebranych setów danego rodzaju. Dlatego ja wybiorę sobie 8, 9, żebyś nie dostał dziewiątki. tu dostaniesz 7, ale to ja wolę wziąć 8, bo jest bardziej wartościowa. I wszystkie te 3 też sobie zostawię. Nie będę na razie ich zjadał. Dobra. Tak. I teraz Jeff. Kolejnym ruchu zabiera największy set, a więc zabiera ten. I tak, zabiera jedenastkę, zabiera jedenastkę, e, zabiera, przepraszam, szóstkę, zabiera jedenastkę i zabiera siódemkę. I teraz posłuchajcie, jak to się odbywa, już wam powiem, bowiem kiedy Jeff zabiera kawałki, to tak, jeżeli ma. Odłożone na później dwa kawałki więcej danego rodzaju niż ja, to wtedy zjada. Jeżeli ma odłożone na później tyle samo, albo jeden mniej lub jeden więcej kawałków tego samego danego rodzaju niż ja, odkłada je na później, odkłada je wszystkie. Jeżeli w danym momencie jego przewaga będzie wynosiła już dwa i więcej, to te nadmiarowe również zjada. Jeżeli natomiast ma co najmniej dwa kawałki mniej danego rodzaju niż ja, sprawdzam czy kawałki z tej porcji pozwolą mu doprowadzić do remisu lub zdobycia przewagi. I jeżeli odłożone kawałki na później Pozwolą mu mieć przynajmniej tyle samo kawałków danego rodzaju, co ja odkładaję na później, a w innym przypadku po prostu je zjada. Dobra, no to co? To. Yy, teraz mój ruch, czyli ja to sobie zabieram. Więc ja zrobię tak i szóstkę. Też masz szóstkę. A pobijemy się trochę. Zobaczymy, co będzie z tego. Weźmiemy tutaj też cztery. Ok, pierwsza pizza zjedzona. Zobaczymy, co będzie z drugą. Słuchajcie, w grze jeszcze jest taka pizza. Składa się z dwóch elementów, i ona na koniec, jeżeli uzbieramy ją całą, e, całe takie dwa kawałki, to dostaniemy po prostu cztery punkty. Za dwa kawałki. Dobra. Czekajcie, już to układam. W miarę równo. W miarę kółko. Dobra. Teraz mój ruch. Jak to pociąć? Jak to pociąć? Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Zabierzemy, to zrobimy tak. Tu zrobimy trzy. Tu zrobimy trzy i tak. I teraz ja decyduję, który on zabierze. Aha, czekajcie, bo to zabierze i to zabierze. Jak mu tak dam. bo on zabierze dwa razy po trzy. O, niedobrze, 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 niedobrze. To damy mu tak. O. Dobra, damy mu te czwórki. Niech se czwórki zbiera. Ok, czyli tak. No to Jeff zabiera sobie to. Mamy tak. Drugą czwórkę ma co najmniej dwie, ale trzecia jest nadmiarowa, więc ją zjada. Zjadane odkładamy, zakryte w ten sposób. 11 ma mniej niż ja, więc dokłada. Teraz ja zabieram, ja sobie zabiorę te. Ja te jedenastki chcę go tutaj troszeczkę wyścignąć, bo to zawsze jest 11 punktów. No i czwórkę. Czy ja z tą czwórką będę się z nim tutaj bawił? Chyba nie. Niech on sobie to ten, więc ja ją zjadam. I teraz on zabiera drugą trójkę. Hmm, oczywiście, pocięcie tej pizzy może być tak, że mogę mieć trzy pojedyncze, a reszta jako czwarta część, prawda? Siódemkę. Siódemkę ja nie mam, więc on ją zjada. Ma nadmiarową. Zabiera dwójkę. Jej się nie zjada, zawsze się odkłada. I ma ósemkę. I ósemkę. Hmm. Hmm. Tu się też ze mną będziesz ścigał, tak? Jesteś cwaniak. Dobra. Popatrzcie. On ma dwie jedenastki. Ja już mam cztery, więc ja sobie. Tą pozwolę zjeść. To są trzy punkty, i mam szóstkę. On ma szóstkę, jedną. No to ja już mam dwie. Dobra. Zaczynamy kolejną, trzecią pizzę. O, jest, proszę, jest druga część pomodoro. Więc teoretycznie mógłbym mu jej nie dać, żeby nie zdobył czterech punktów. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak. To. I znowu ja to dzielę porcjuję. I teraz tak. Siódemek nie zbieram. Mam ósemki. On ma ósemek jedną też. Więc warto byłoby tę ósemkę gdzieś tutaj zrobić sobie przewagę. No, czekaj, jakby go zostawili na potem. Jedenastkę. On ma dwie, ja mam trzy. Dobra, no, to jedenastkę byłoby fajnie sobie wziąć i zjeść. Więc na przykład mógłbym zrobić tak, żeby sobie zgarnąć. To jako jeden. Dziewiątki. Dziewiątki bym też chciał wziąć. Więc tu chyba zrobimy jako drugi. I to zrobimy jako trzeci. O, tak byśmy to podzielili. Okej. Okay. Aha, tylko za dużo mu tych dziewiątek dam wtedy. Hmm. Czekajcie, a jak zrobimy tak? Tą dziewiątkę damy tu. 6, 7, 8, 9. 6 będzie miał tyle co ja. 7 będzie miał 3. Ja ich nie mam, ale to nią zje. 8 będzie miał 2. Ja mam 1. I 9 będzie miał 2. Ale jak gdybym ja sobie zrobił też, w Ten sposób szóstek będzie miał ile? Jak to zje dwie. Aha, no dobra, bo ja mogę to zrobić tak, będę miał przewagę w dziewiątkach. I wtedy. O czekajcie i wtedy zrobimy tak i on to sobie zje, zje sobie siódemkę. Nie, zje sobie siódemkę z dziewiątką. Kurczę, szóstkę z dziewiątką. Niedobrze. Ja jedno, on jedno. Potem on weźmie to, 6,9. czyli tu mnie prześcignie, do kitu, to nie może tak być podzielone, czekajcie, musimy to jakoś inaczej przemyśleć. Gdybym to zrobił tak i tak, czy to coś zmienia? Czy to coś zmienia? I w pierwszym ruchu ja sobie zabieram to, żeby mu nie dać tych czterech punktów, żeby mieć dziewiątkę, jedenastkę zszamać i mieć trzy szóstki, tak? On by zabrał to, a więc miałby dwie szóstki, miałby dwie dziewiątki. Ja też miałbym wtedy dwie dziewiątki. On, ja, on, ja. To byłby remis w dziewiątkach wtedy. No, i to by się musiał rozstrzygnąć. Dobra, zróbmy to w ten sposób, zobaczymy. Czyli tak, czyli pierwsze e, Jeff, czyli zabiera to. Będzie miał przewagę w ósemkach też. No, trudno, dobra. Wszystkiego się nie da. To zjada, szóstkę kładzie do dwóch, dziewiątkę kładzie, bo ma przewagę, i ósemkę kładzie, bo ma przewagę. Teraz ja zabieram sobie to i mam. To za dwa punkty tylko, no, ale zawsze to coś. Dziewiątkę do remisu. Jedenastkę zjadam. I szóstkę na przewagę. Teraz on zabiera tą. Siódemkę zjada. A dziewiątkę kładzie tu. I ma przewagę w dziewiątkach. No ale ja dobieram ten. I mamy remis. W przypadku remisu w normalnej rozgrywce wieloosobowej gracze dzielą się tymi punktami. W przypadku yy, gry w wariancie solo... Tych punktów się po prostu nie nalicza. No i zobaczymy, czy tą czwartą pizzę uda się na tyle przygotować, żeby żeby zamienić to w dobre punkty. Hmm. Dobra, uwaga. I teraz tak. <śmierne> 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 no dobra. Już to widzę, co tu się będzie działo. Muszę mieć tak, dziewiątkę. Na pewno muszę sobie wziąć. Hmm. Jakbyśmy zrobili tak. To byłoby jedno. I miałbym wtedy tych dziewiątek sporo. On by se wziął to. 9,8, ale mam 9,8 i 9,8, czyli mam już przewagę wtedy w dziewiątkach. Jeszcze szóstkę bym sobie zgarnął. A tu dalibyśmy dali by, mu. Yy, ile masz, jedenastek? Dwie. Ja mam cztery. Tak byśmy to zrobili. Dobra, na takie kawałki. I teraz tak, on jako pierwszy zabierze sobie to. Zabierze sobie to. I teraz tak, słuchajcie. Szóstki, dwie. A tu są trzy. Więc dokłada, żeby mieć remis w szóstkach. Dziewiątkę dokłada, bo ma cztery, ma przewagę. Ósemkę dokłada, bo ma. Tak, będzie miał przewagę dwóch. I jedenastkę dokłada, żeby mieć. Czekajcie, jeżeli ja mam dwa. Jak to było? Jeżeli ja mam dwa więcej, to on ją zjada, chyba tak. Dwa kawałki więcej. Danego rodzaju niż ty zjada. A jeżeli ma co najmniej dwa kawałki mniej, no ma dwa mniej, ale dołożenie yy, doprowadzi do remisu, nie doprowadzi, czyli on go zjada po prostu. Dobra. Teraz ja zabieram to. Ja zabieram to i mamy tak. Trzy ósemki. Czyli będzie remis, 4 dziewiątki. Ile masz dziewiątek? A, to ja mam 5, jestem lepszy. Teraz on zabiera to. O kurczę, będzie miał ósemki, będzie miał przewagę w ósemkach. I jeszcze jedenastka, ale on ją zjada, a ja tą jedenastkę też zjadam. Dobra, no i słuchajcie, liczymy punkty. Zobaczymy, kto też wygrywa. I mamy tak, w szóstkach remis, więc nikt punktów nie dostaje czwórkach. Czyli popatrzcie, tu musiały być pewnie dwie czwórki. Nie. To czemu nie ma tych czwórek? Aha, bo zjadane były, dobra. Okej, okay. wszystko jasne. Więc tak. Cztery punkty na pewno dostanie. Siódemek też dostanie. Dziewiątek nie dostanie. Tu ma dwa. Ósemek kurczę dostanie. I jedenastek nie dostanie. Dobra. To ma to. A ja mam tak. Yy... Więc tak. Ósemek nie dostaje. Dziewiątki dostaje. Jedenastki dostaje. I tą dwójkę dostaje. To są moje punkty z kafelków odłożonych na później. A więc mamy sytuację taką. Na chwilę obecną jest 22 do.

Jednym punktem udaje mi się wygrać z Jeffem w solową rozgrywkę w pizzerię. Małą, prostą, ale całkiem sympatyczną gierkę od naszej księgarni. Jeszcze raz dzięki za partnerowanie temu odcinkowi. Napiszcie w komentarzu, co myślicie o takiej rozgrywce. No i co. Zapraszam na kolejne pełne rozgrywki solów przeróżne gry planszowe. Jak widzicie takie proste, szybkie, ekspres gierki również się będą tutaj pojawiać, a dlaczego nie? Za dziś dzięki trzymajcie się do następnego razu. Cześć!